Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, były wicepremier, były minister obrony. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak długo potrwa jeszcze wojna na Ukrainie? To jest pytanie, które sobie wszyscy zadają, uważam, obserwując politykę Rosji, jej długofalowe cele, że niestety ta wojna może potrwać długo. Jej poprzednia faza, zajęcie Krymu, destabilizacja Donbasu, to trwało 8 lat. Tutaj nigdzie nie jest powiedziane, że Putin i Rosja stawiają sobie jakieś błyskawiczne cele lub też, że dojdzie do jakichś negocjacji. One dzisiaj się toczyły. Nie wiemy jeszcze, jakie są ich rezultaty, ale sprawy zaszły tak daleko, że czy wojenne czy pokojowe rozwiązanie na pewno będzie wymagało czasu, więc musimy się nastawić na długi bardzo scenariusz z ogromnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa, dla liczby uchodźców, dla sytuacji w ogóle w naszej części Europy. Tu nie będzie jakiegoś prostego i łatwego rozwiązania po tym, co się stało. A sankcje finansowe Zachodu, które dzisiaj tąpnęły rosyjską gospodarką, czy nie spowodują, że Putin jednak się wystraszy i postanowi skończyć z agresją? No to jest też takie pytanie spekulacyjne. Putin mógł zakładać, że będą sankcje. Pytanie jakiej skali, jakiej ostrości, te widać są dotkliwe, przynajmniej tak oceniają je fachowcy od ekonomii. Natomiast wydaje mi się, że w krótkim okresie sankcje nie zmienią polityki Putina. To jest typowe narzędzie na dłuższy okres po to, aby Rosja, Rosjanie odczuli skutki polityki swojego prezydenta. Więc nie sądzę, żeby nawet te dramatyczne informacje gospodarcze, spadek wartości rubla, taki natychmiastowy, żeby to były jakieś czynniki dla Putina. On mówił zresztą w swych długich wystąpieniach w ciągu ostatniego tygodnia, zwłaszcza takie tydzień temu godzinne, kieruje się zupełnie innymi emocjami. Jako taki człowiek służb, wydaje mi się, nie przykłada specjalnej wagi do jakiejś sytuacji rynku, finansów i tak dalej, gdy decyduje o użyciu wojska. Być może ta refleksja przyjdzie później, być może są jacyś doradcy, którzy zaczną mu coś tłumaczyć. Natomiast nie spodziewam się jakichś błyskawicznych rezultatów, że nie wiem, jutro Putin ogłosi, że no, gdyby sankcje wycofać, to on by odpuścił. Tak nie będzie po prostu. To co pańskim zdaniem dalej zrobi Putin? To zależy na szczęście nie tylko od niego. To zależy od oporu Ukraińców. Pokazują coś absolutnie nadzwyczajnego. Bohaterstwo, poświęcenie. Mają znakomitego przywódcę, który nie tylko ich mobilizuje i konsoliduje, ale też potrafi komunikować się ze światem. To jest jego wielki sukces. Ta pomoc, ta zmiana podejścia Zachodu w ciągu ostatnich dni. Więc to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest właśnie, co będzie robił świat i co będzie robił Zachód. Czy ta agresja będzie w dalszym ciągu opłacalna dla Putina, to jest wątek ekonomiczny. Świat już chyba zrobił wszystko, co mógł, czyli wprowadził bardzo ostre sankcje gospodarcze, finansowe, dozbraja Ukrainę. Co jeszcze może zrobić? No zawsze, no nie wiem, można zrywać stosunki dyplomatyczne, można usuwać organizacje, z różnych organizacji Rosję. Nigdy nie jest tak, że się zrobiło wszystko. To rzeczywiście jest bardzo dużo, ale nie wszystko. Ale wracając do odpowiedzi na pańskie pytanie, no trzeci czynnik to jest oczywiście sytuacja w samej Rosji. To, że są autorytety gotowe narazić swoją pozycję i protestować przeciwko wojnie. Cały ten sposób działania Putina, to angażowanie całego kierownictwa, takie teatralne, to podejmowanie decyzji, świadczy o tym, że nawet w Rosji muszą być
ludzie bardzo w kierownictwie zdystansowani do takich działań. To mnie zresztą nie dziwi, otoczenie Putina to są ludzie bardzo bogaci, oligarchowie, mają jachty, rezydencje, ogromne pieniądze. No po co im wojna z Ukrainą? Myślę, że tak jak w czasach Związku Radzieckiego był jakiś aspekt ideologiczny, to znaczy chciano nieść ideę komunizmu i to było jakimś uzasadnieniem do działania, tak teraz ta wojna musi oligarchom się wydawać tak absurdalna, że pewnie dziś jeszcze cicho siedzą, ale coraz bardziej się będą zastanawiali, czy takie kierownictwo Rosji nie prowadzi ich do jakiejś przepaści. No, myślę, że to właśnie oni, bardziej nawet niż zwykli Rosjanie, odczuwają te sankcje, bo zwykli Rosjanie no przecież nie jeżdżą po Zachodzie i nie mają tam rezydencji, willi. Oni pewnie też padną ofiarą tych sankcji, ale w dłuższym czasie i bardziej pośrednio. Natomiast te kilkaset osób władających Rosją, no myślę, może to odczuć, tak? Bo i co, właśnie ale jak pan to, nie pojadą jak pan, na wywiadów do jak pan to sobie wyobraża? Szkół Wielkiej Brytanii. Jak pan to sobie wyobraża w dłuższym terminie, że Putin się ugnie pod żądaniami oligarchów i nie wiem, odejdzie? Tego się nie podejmuje, bo to byłoby tak jak kiedyś byli sowietolodzy w Stanach Zjednoczonych, mieli wszystko rozpracowane, a nie przewidzieli upadku Związku Radzieckiego. Natomiast wydaje mi się, że jego autorytet, taki autorytet, który poza tym, że jest jakoś tam wymuszany autorytarnie, Rosja nie jest demokratyczna, no rzeczywiście wynikał z jakiejś jego pozycji odbudowy silnego państwa po latach 90. To jest ta legenda, ten mit założycielski Putina, że to jest pod dużym znakiem zapytania dla wielu osób. Bo jeżeli mamy to konkretny przykład, ale moim zdaniem bardzo znamienny, w ubiegły piątek rzecznik Putina zapowiada, że jest możliwość rozmów pokojowych, a po 3 godzinach Putin to dezawuuje, nazywa prezydenta Zeleńskiego narkomanem. Co najmniej to oznacza, że no coś tam się dzieje, tak? Czy to przyniesie jakieś rezultaty? Trudno powiedzieć. Ja obawiam się bardzo tego, że ten konflikt będzie długi, że dziś świat sercem, portfelem jest po stronie Ukrainy, ale parę tygodni może sprawić, że ta uwaga się odwróci i że Ukraina będzie cały czas w bardzo złej sytuacji gospodarczej, politycznej, z istotnymi częściami kraju poza kontrolą rządu w Kijowie. I to może być taki scenariusz duszenia tego państwa, a nie szybkiej operacji chirurgicznej, na jaką się zanosiło w momencie, gdy Putin ją rozpoczynał. A czy Putina uda się pańskim zdaniem postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za te wszystkie zbrodnie, jakich dokonała na Rosja pewno, w Ukrainie? Na pewno na to zasługuje i dołączył tymi haniebnymi decyzjami do takiego grona no, fatalnych postaci w historii świata, które odpowiadają za śmierć i za zniszczenie. Natomiast dziś jest osobą rządzącą supermocarstwem z dostępem do broni jądrowej, więc trzeba się skupić nie na takim jałowym straszeniu, bo dzisiaj ani jutro nikt go przed takim trybunałem nie postawi, tylko nad zmianą tej sytuacji, obroną Ukrainy, unikaniem ofiar, a na rozliczanie Putina przyjdzie czas. Najlepiej, żeby to zrobili sami Rosjanie. Nie ma najmniejszego powodu, żeby Rosja była taką otchłań ciągnięta. Nie można grać w piłkę pod flagą, nie można być na igrzyskach pod flagą. Ludzie nie chcą po prostu mieć z nimi nic wspólnego i to już nie jest tylko kategoria polityczna, tylko taka moralna, więc wydaje mi się, że coraz bardziej to będzie docierało. Poza tą ekonomią, poza tym, że tu system bankowy czy karta Visa nie zadziała, takie poczucie, że to jest po prostu taki wstyd, że naród o takiej wspaniałej historii, który tyle rzeczy potrafił dokonać ważnych, nauka, literatura, staje się jakimś takim totalnym outsiderem, który
niszczy wszystko, co ma dookoła siebie, tak? Nie potrafi sobie poradzić z własną przeszłością, z własną teraźniejszością. Także myślę, że to są jakieś ważne rzeczy, ale podkreślam, one będą w długim okresie raczej działały niż tak dziś, jutro, pojutrze. Dziś trzeba zatrzymać to szaleństwo i każda ofiara mniej to jest wielkie osiągnięcie. No, giną dzieci, giną cywile, to nie jest tylko wojna między żołnierzami, więc to jest absolutny dramat. To się dzieje kilkaset kilometrów od granicy Polski. Na granicy mamy dziesiątki tysięcy uchodźców. To jest absolutny dramat. Dzieje się historia tragiczna na naszych oczach. Pewnie nikt z nas nie myślał, że do takich czasów dożyjemy. A jak pan ocenia niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina? Postraszył tym wczoraj. Uważam, że mocno to było nakierowane na wewnętrzne uwarunkowania, to znaczy, żeby Rosjanom pokazać, że sytuacja jest naprawdę poważna, a przy okazji trochę postraszyć świat. Natomiast ten kontekst właśnie wojny na Ukrainie jednak skłania do tezy, że to jest tylko i wyłącznie straszenie. Jednak poprzedni tego typu kryzys, mam na myśli kryzys kubański na początku lat 60., no dla większości telewidzów, a także dla mnie to prehistoria, ale tam broń jądrowa była na stole, dlatego że były dwa państwa dysponujące bronią jądrową. Tu w tym przypadku nie wydaje mi się absolutnie możliwe, żeby Putin mógł używać broni jądrowej, nawet taktycznej, to są jakby mniejsze ładunki, to nie są jakieś masywne bomby, na Ukrainie w pobliżu swoich granic i w państwie, które jeszcze kilka dni temu starał się wyzwolić od złej władzy, tak? Znaczy to by było kompletnie sprzeczne z jego zapowiedziami i z jego wielkim planem, nie ukrywał tego planu ani ostatnio, ani przez ostatnie lata, jakiejś takiej wielkiej integracji Rosji, Ukrainy i Białorusi, tak naprawdę jednego narodu, jednego wielkiego narodu, który tutaj z rozmaitych powodów, jak to ostatnio powiedział Putin, że to Lenin stworzył naród ukraiński, który został rozdzielony, a teraz jeszcze zły Zachód, w tym Polska, Ameryka, no próbują tutaj napuszczać Ukraińców na Rosjan. Więc on w takiej logice się porusza. Jest w tym pewien plus, to znaczy, że nie jest gotowy na jakieś sianie zniszczenia, to znaczy nie niszczy miast, ani nie uderza mocno w ludność cywilną właśnie z tych powodów, a tym bardziej wyklucza to użycie broni jądrowej. No wydaje mi się, że to jest po prostu takie straszenie. Oczywiście bardzo groźne, no bo takiego języka nie słyszeliśmy od dziesiątków lat ze strony rosyjskich, wcześniej radzieckich przywódców. A czy Polska jest bezpieczna? Dziś tak. Na pewno to, że jesteśmy w NATO, obecność żołnierzy amerykańskich, taka reakcja Zachodu pokazują, że to, czego się obawialiśmy, to znaczy taka samotność, że to działa i to działa mimo, że przez ostatnie 6 lat no, odsuwaliśmy się od Zachodu, konflikty z Unią, konflikty ze Stanami, ale jednak prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie i państwa zachodnie no, uznają nas za swoich, tak? To znaczy za takie państwo i taki naród, który należy do Zachodu i zasługuje na wspólną obronę. To ma oczywiście wyraz formalny, nasze członkostwo w NATO, ale skoro przylatują tysiące żołnierzy do Polski, skoro sojusznicy mówią o obronie każdego kawałka ziemi NATO, to myślę, że ta gwarancja bezpieczeństwa jest dziś gwarancją bardzo, bardzo mocną i potwierdzającą słuszność polskiej polityki po 90 roku. Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Siemoniak, były wicepremier, były minister obrony, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych.